dziękuję tak licznemu przybyciu. Rzadkość w tej chwili to malarstwo. Rzadkość i to, że to jest wystawa jubileuszowa. Rzadkość i to, że to jest wystawa rodzinna. Zapraszamy. Zapraszamy. Tam dalej można rozpatrzeć. Acku z Nialski. Także zobaczcie, naprawdę to z tego robi co naprawdę wielkie wydarzenie. Ja uważam, że to jest wydarzenie dla naszego całego Kazimierza, wydarzenie oczywiście dla naszej galerii. Bardzo dziękuję mistrzyni, że zgodziła się zrobić tę wystawę. To ja się czuję zaszczycona, że udzieliliście tak pięknej galerii. Ach, proszę. Pozwoliliście mi swoją bratową, rodzinną wystawę zrobić. No to rzadkość, tak jak powiedziałam, to jest wielka rzadkość. Tak. I rodzinna, i jubileuszowa. Tak. Ja tylko wam przypomnę, a oczywiście więcej z was pamiętają to malarstwo. Malarstwo, jak sama mistrzyni powiedziała, malarz должен coś przeżyć, żeby to coś, to tak zwane mięso, pojawiło się w jego obrazie, w tego malarza. I to jakby potwierdzenie tych słów, w tych obrazach jest bardzo duża opowieść. Ta opowieść by nie zdarzyła się, jeżeli by mistrzyni coś nie doświadczyła w życiu. Najstarsza technika, która posługuje się pani Dorota Falkowska-Adamiec, nasza mistrzyni, dzięki jej ta technika istnieje i kontynuuje ją. To jest wielokrotne nakładanie bardzo cienkich warstw farby. W niektórych miejscach 10, 20, 30 i tak dalej. Ale tylko i wyłącznie dzięki tej technice my i widzimy tu delikatność, przezroczystość. Ja bardzo często porównuję tę technikę i te obrazy w tych obrazach. Znacie Państwo piękny materiał aksamit. On mieniący się, miękki, delikatny. I to wszystko jest w tych obrazach. Jest notka takiego aksamitu. Warsztatowa również wszechstronna. Lata doświadczenia. No już nie wypominaj mi tak tych lat. Wiadomo, że mam 150 lat. Od najtrudniejszego, a w malarstwie była, jest i będzie i zostanie najtrudne, to jest jednak postać. Bo w postaci to jest anatomia. I nasze oko tak stworzone, że my natychmiast wychwytujemy błędy. Postać najtrudniejsza. Architektura piękna, wręcz bajkowa. Piękne pejzaże. Kwiaty. Kwiaty absolutnie inne, bo kwiatów to jest, wydaje się, że tak banalny temat i wszyscy malarze jego podejmują. Ale kwiaty u mistrzyni jest nieporównalne niż. Nie macie Państwo gdzieś wiaderka na wazelinę? Prosimy o więcej. No już przestań. Prosimy o więcej nawet. Tak. Bardzo, bardzo taki, powiedziałabym, bardzo duży temat, który zawsze podejmujesz się i bardzo trudny temat, on nie dla każdego. Pieroty nie jest łatwym tematem absolutnie. Bardzo często pokazują się twoje pieroty i wręcz na początku twojej twórczości to wręcz same, prawie same pieroty były. Tak. Teraz jest mniej. Jak powiedział pewien krytyk, obrazy składają się z tego, co artystę boli. I to właśnie, a w obrazach, w malarstwie ważna jest szczerość. I właśnie te obrazy są szczere. Wtedy, kiedy było mi bardzo trudno i ciężko, to te obrazy były takie właśnie dosyć ponure i chyba były przez to dużo takie bardziej wartościowe.
No a teraz jest mi łatwiej, mam okno połaciowe, dobrze widzę w swojej pracowni i są obrazy troszkę pogodniejsze. Znowu przypominam wam, widzicie państwo tu techniku, który właściwie posługuje się jako jedyna pani Dorota, a techniku przypominam, jedne nazwiska tak samo jak po jednemu nazwisku zawsze kojarzymy. Słoneczniki Van Gogh, laserunki, to jest Leonardo da Vinci. I jesteśmy właściwie przy obrazach, które stworzone zostali teraz, natomiast niesamowite, co możecie widzieć. Możecie widzieć techniku, które posługowali się tymi mistrzowie. Tak. Także to jest. Dlatego tak nie widać, ale ja mam 150 lat i tak, dlatego tak. Jestem zamiana. Fajnie, prawda? Staram. To jest wyjątkowa, to jest przede wszystkim wyjątkowa. Ja przypominam, że nagrody państwowe w dziedzinie sztuki nie jest taki łatwy kawałek chleba, oni nie rozdają prosto tak. Nagrody świętego Stanisława to jest bardzo wysokie odznaczenie państwowe, które posiada mistrzyni. No i to przez pomyłkę. Coś chcę. Wystawa rodzinna. Widocznie taka rodzina jest. Tak, bo my się bardzo kochamy. Nawet tytuł wystawy Trochę nieba i chleba wymyśliła moja siostra, więc, no, więc nawet jest nieobecna, ale duchem tak. Bardzo mi się podoba ten tytuł, jest taki bardzo niosący. I to moja siostra Maria wymyśliła. Zaprosiłam Krystynę, moją bratową, żeby ze mną razem pokazała obrazy, bo inaczej by nie przyjechała. No tak. No to przyjechała, brat przyjechał. No co za rodzina. Хлеб, намалевание хлеба, звучите Państwo uwagę na temat natury. Намалевание хлеба есть To jest majstersztyk, tak, rzeczywiście. I też bardzo ważna sprawa. Jeżeli u mistrzyni pojawiają się żurawie, a to jest symbol długowieczności, symbol zdrowia, to chleb tak samo, chleb tak. To jest symbol dobrobytu. A bociany syn to wiadomo jakie. I ja kiedyś się pytałam mojego taty, bo ja się w lutym urodziłam, że mnie nie bocian przywiózł, bo przecież w lutym nie ma bocianów, a ciebie aeroplan przywiózł. Jak pracowała do tej wystawy? Ja wiem, że częściowo pracy, to dzięki Bogu, że to wystawa była w muzeum i w muzeum nie ma sprzedaży. To dzięki Bogu widzimy te. Ja je zastrzegłam. Tak. Też byś mnie nie lubiła. Tak, ja znów. No. Byłeś zaczarowany. Jak pracujesz? No powiedz, bo to mnie wydaje co. Pilnie, bardzo pilnie pracuję. Już nie męcz ludzi, no. Naprawdę, to jest taka tajemnica dla wszystkich. I tak ma zostać. No dobrze, ale ja mam czuć, otworzę tu tajemnicę. Wszyscy czepili, czy gotowali gęsty kisiel. I żeby wy państwo mogli wyobrazić sobie, bierzemy czerwony kisiel, gęsty, i zaczynamy im malować platek maka. Tak więc jeden raz to zostanie taki delikatny odcień. Drugi raz to też będzie delikatny. Nie, po dziesiątym razie, po dwudziestym pojawi się gdzieś kolor. Więc wyobraźcie, i to ta technika właśnie jest taka. Warstwa. Jeszcze. Ja bym to porównała do wywoływania fotografii. Teraz już się inaczej robi, ale za moich czasów, w zeszłym wieku, to się fotografie wywoływało, prawda? W kuwecie to wychodziło. To jest właśnie laserunek, to jest tak od delikatnego do aż się nasyci. No to tak jest podobnie. Ale to mało kto wie, bo kto tu wie, jak się zdjęcia kiedyś wywoływało. Wiem. Ja jestem datowany węglem. A ja malarstwo jaskiniowe. Także bardzo jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję. Dziękujemy za przybycie, tak?
Bardzo dziękuję. Proszę częstować, co tam jest z powodu tego, że to jest jubileuszowa wystawa. Tam jest nawet szampanik. Także szampan, winka, proszę oglądać i chętnie nabywać ich do domu, bo to jest naprawdę wyjątkowa wystawa i wyjątkowe malarstwo. Przez dziękuję.